Przepis na genialnym smaku śledź marynowany w słoiku. Także nie przegap tego przepisu, bo będziesz na pewno żałował. No i tak zaczynamy robotę. Przepis ten będzie na 2-3 słoiki, takie półlitrowe. Do tego będą potrzebne dwie cebule. Kroimy je na pół. I potem takie pół talarki. No i do tego około pół marchewki. Kroimy na plastry około 2 mm. No i teraz we wrzątek rzucamy cebulę. Na około jakieś pół minuty. Będzie ona, już nie będzie surowa, bo surowa cebula jest po prostu ciężkostrawna. No i nie będzie tak ostra. Cebulę wybieramy. I teraz wrzucamy marchewkę. Doprowadzamy z powrotem do wrzenia, wyłączamy ogień i trzymamy tak w tej wodzie. Około 20 minut zrobi się al dente, będzie po prostu zjadliwa i nie będzie twarda. Teraz zrobimy zalewę, ale nie będzie to typowa zalewa ostro z wodą, bo takie śledzie według mnie są trochę za suche, za ostre. Dodam oleju, ale olej się z wodą nie miesza, więc musimy mieć jakiś emulgator. Będzie nim żółtko jajka, które zawiera około 30% lecytyny, które jest bardzo dobrym właśnie emulgatorem. No i teraz dodaję 2 kieliszki oleju. No i do tych 2 kieliszków oleju dodamy jedno żółtko, ale najlepiej pozbyć się jak najwięcej białka, bo potem się zetnie, ulegnie denaturacji pod wpływem octu. Te składniki powinny mieć wszystkie jednakową temperaturę. Dobrze by było podszczać wodę i te wszystkie składniki, fazę wodną i fazę olejową, do temperatury 50 stopni na 60, ale nie ma potrzeby. Teraz te żółtko z tym olejem należy wymieszać. No i do tego dodajemy 10 kieliszków wody. No i od 110% 3,5 kieliszka. Będą one takie dosyć ostre, takie jak mniej więcej sklepowe. Tu jest 3,5 kieliszka. Może sobie spróbować na 3 kieliszki lub 4. No i teraz blendujemy. Jak widać, olej elegancko się połączył z wodą i octem. No i teraz trzeba będzie to gdzieś na 15 minut odstawić w chłodne miejsce. To się w miarę wyklaruje, ale zawsze będzie już takie żółte. A z góry topiankę, prawdopodobnie ścięte białko, trzeba będzie zebrać. W sumie to jest wszystko jadalne. Od razu możemy właśnie tę pianę zebrać. Tak to wygląda. Takie śledzie właśnie z taką emulsją zrobioną są dużo lepsze aniżeli sam ocet i woda. Odstawiam gdzieś na 15 minut w chłodne miejsce. No i teraz śledzie. Śledzie muszą być po prostu świeże, ze skórą. Nie solone, nie w oleju. Po prostu świeże, prosto z morza, wyfiletowane. No i teraz ja je przekroję. Porobię takie właśnie płaty. No i teraz układamy śledzie w słoiku. A robię to tak, że wkładam takiego jednego śledzia na okrętkę, tak samo drugiego. O, w ten sposób. I w to miejsce do środka wkładam cebulę i marchewkę.
ten sposób praktycznie do pełna i znowu idą dwa śledzie. No i do takiego słoika wchodzi cztery płaty, takie średnie cztery płaty. No i w środek teraz tak samo uzupełnią cebulą. Tak to wygląda. No i teraz na wieżę do słoików daję taką szczyptę dobrą gorczycy. Ona potem sobie popłynie równomiernie po całym słoiku. I po kilka ziaren pieprzu. Nie dodaję już nic więcej, żadnego ziela angielskiego. To spokojnie wystarczy. No teraz tylko powiem, bo nie pokażę, bo się nie nagrało. Do tej emulsji, którą wyciągniemy, zbieramy z powrotem właśnie te szumowiny. Dodajemy płaską łyżeczkę do herbaty soli i 5 kieliszków cukru. Teraz to właśnie mieszam. No i tak ta właśnie emulsja wygląda. Jak widać, jest jednorodna. Olej się połączył z wodą, z octem. I teraz tylko zostało zalać te słoiki właśnie tą emulsją. Albo czekając, albo troszeczkę pomagając. Na kilka razy musimy to zalewać. No i praktycznie zalewamy do końca, tam zostawiamy parę milimetrów. To i tak będzie przechowywane w chłodnym miejscu, także objętość jedynie może się pomniejszyć. Tak to wygląda. No i teraz zostało tylko zobaczyć, bo dobę stały. Jakie smaku. Jeszcze cebulkę spróbujemy z marchewką. W smaku po prostu bajka. Tylko dobrze jest, jeśli taki śledź poleży sobie przynajmniej kilka dni w lodówce.